Witamy Państwa serdecznie. Zawsze w Domu Kuncewiczów spotykamy się z książką pod pachą. Razem ze mną Stanisław Turski, krajoznawca, wieloletni dyrektor Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Lublinie, ale także autor bardzo wielu przewodników, które Państwu towarzyszą w wyprawach i podróży. Czy Ty sam korzystasz z przewodników, podróżując po świecie? No tak, to jest właśnie najważniejsze dla każdego turysty, to jest wiedzieć, gdzie pojedzie, co zobaczy, jak się poruszać. No to można uzyskać tylko z przewodnika. Oczywiście dzisiaj są przewodniki elektroniczne, multimedialne, w internecie, ale w dalszym ciągu ludzie korzystają z papierowych. I widzicie Państwo, tutaj była mowa o przewodnikach cały czas. Przewodnik. No trzeba tutaj sprecyzować, to nie, przewodnik nie tylko. Przewodnik to jest tylko jedna z form przekazywania informacji turystycznych. Może być folder, może być ulotka, może być informator, może być katalog turystyczny, może być album. No, różne są podziały tych właśnie wydawnictw turystycznych. Nazwijmy to wydawnictwa przewodnikowe, może tak będzie łatwiej powiedzieć. A sam przewodnik to już jest specjalna kategoria takiego wydawnictwa. Co sprawia, że tego typu wydawnictwo, tak zwane wydawnictwo popularne, bardzo często bezpłatnie rozdawane w punktach informacji turystycznej, chce się zachować na dłużej? Państwo na pewno sobie sami odpowiadacie, że prawdopodobnie decyduje o tym wartość danej publikacji. Na czym ta wartość polega? No na pewnej estetyce także, wyglądzie. Po drugie, na tym, jaką formę ma tekst, zdjęcia, czy jest czytelne, czy jest dużo informacji, czy też po prostu jakieś takie badziewie, przepraszam, bo zdarza się ogromna moc. Ja tu dam Państwu później przykłady pozytywne i negatywne. I jeśli zobaczymy, że chociażby ten informator, który trzymam tu w ręku, Roztoczy 2015, jest to przykład bardzo dobrze opracowanego wydawnictwa, chociaż jest upstrzony reklamami. Ja też, widzicie Państwo, zachowałem, trzymam to z zeszłego roku, ten informator, bo właśnie jest wartościowy. Natomiast jeśli coś jest takiego kiepskiego, to weźmiemy do ręki, a często nawet nie zabierzemy do domu z sobą. W 2006 roku, to już upłynęło 10 lat, zwróciła się do mnie pani no takim średnim wieku, która napisała taki przewodnik Kazimierz Dolny w 3 dni. On był już wydrukowany. Miała egzemplarze autorskie. Pani się nazywa Joanna Wacława Niegodzisz. Kazimierz Dolny w 3 dni. I poprosiła mnie, czy jest to dobrze napisany, czy nie ma jakichś błędów merytorycznych, czy redakcyjnie dobrze wykonany. Tak, już po wydrukowaniu. No więc byłem zbudowany, że się do mnie zwrócono jako do fachowca. No i wziąłem sobie, zobaczyłem stopkę tutaj redaktorską i przeczytałem, że dokonano tutaj recenzji poprzez pana Jerzego Żurawskiego, wiemy kto, i pana Tadeusza Michalaka. Kiedy to przeczytałem, już byłem nastawiony pozytywnie, że ten przewodnik jest naprawdę wysokiej klasy. Co się potwierdziło? Co się potwierdziło, jest w mojej bibliotece. Mam oczywiście autograf autorki, chociaż znalazłem tutaj troszeczkę potknięć, ale proszę Państwa, nie ma autora, który by niechcący coś przeoczył. Czasami w trakcie się coś zmieni. No, czasami są źródła, można by powiedzieć, takie, że nie wiadomo, które z tych źródeł mówi prawdę i trzeba wybrać. Gdy pisze się taki przewodnik, mówimy teraz już o poprzedniku, to nie wystarczy jedna osoba. Tu na przykład w stopce wymienionych jest osób z kilkanaście. To muszą być, proszę Państwa, fachowcy, bo i recenzenci, i konsultanci, i autor, i redaktor, i korektor. I dopiero wtedy można mieć pewność, że dzieło spełni swoje oczekiwania. Myślę sobie teraz, że Ty masz tak doskonałą wiedzę, że mógłbyś zza biurka nie jeden taki przewodnik turystyczny napisać. Czy to jest moje błędne myślenie? Czy zawsze otrzymując takie zadanie albo prośbę o pomoc w stworzeniu albo w przygotowaniu takiej rzeczy, która ma pomóc innym turystom, odwiedzasz ponownie to miejsce? Czy wystarczy Ci to, co pamiętasz sprzed lat? Proszę Państwa, najpierw muszę powiedzieć, że zanim zgodzę się coś napisać, to muszę naprawdę to przemyśleć. Wierzcie mi, to jest ciężki kawałek chleba, jeśli to mówimy, że robimy to dla chleba. To tak jak muszę wykarczować pół sadu. To się na tym zastanawiam. Ciężka czeka praca. No bo bywały takie zadania, że na przykład o całym województwie, jestem współautorem przewodnika województwa lubelskie, trzeciego w historii w ogóle Lubelszczyzny. Mocno się napracowałem na tym. Trzeba naprawdę zebrać było danych dużo, a w tym czasie jeszcze to było lat temu 15, nie było tak w internecie tyle wiadomości, co obecnie.
czy odwiedzam te miejscowości. Nie da się wszystkich odwiedzić. Jeśli wydawnictwo dotyczy niedużego obszaru, to można sobie z tym poradzić. A jeśli to ma no, duży obszar, tak jak chociażby województwo, no to już jest większe wyzwanie. Powiem jeszcze tak, że oprócz tego, że pisuję, to zawsze jeżdżę z aparatem fotograficznym, fotografuję. Później często patrząc na to, łatwiej mi coś napisać. I jeździłem najpierw syrenką i aparatem, jakimś tam Zorką czarno-białą. Później jeździłem Ładą z aparatem już lepszym, bo Yashicą i miałem kolorowe klisze. A teraz jeżdżę Nissanem i mam Nikona i robię zdjęcia cyfrowe, które już mnie nic nie kosztują. Czyli staram się być, jak to się mówi, zgodnie z tą techniką i to ułatwia życie. Ale mimo wszystko sporządzić, pomyśleć, konspekt jakiegoś wydawnictwa. Bo proszę Państwa, przewodnik może być różnie pomyślany. Może być tak, tu idziemy, tam skręcamy, tu widzimy, a może być to na zasadzie taki jakby katalogowy. I takie są. Ta pani napisała to w Kazimierz Doli w 3 dni. Czyli koncepcja jest taka, że w ciągu 3 dni wszystko zwiedzimy i podaje tutaj pewne kierunki zwiedzenia. Jednego dnia to, drugiego dnia to, drugiego, trzeciego to. Tu z kolei jest takie mam wydawnictwo przed sobą, gdzie jest maleńkie wydawnictwo dotyczące tylko jednego produktu turystycznego. Mianowicie Żmijowiska. Zresztą mały formacik, widzicie Państwo A4, a świetnie przygotowany. Wszystko tu jest. Mapka nawet, kartografia, gdzie to się znajduje. Sposób ujęcia tego też. Nie jest taki przewodnikowy, tylko jeśli chcesz zobaczyć jeden z najbardziej oryginalnych miejsc, język jest taki niesuchy. Trzeba samemu czasami podjąć decyzję, w jakiej konwencji to napisać. Jak to przedstawić? Co będzie najlepszego? Jakiego przewodnika ty byś się nie podjął? Ja doświadczałem, jakby tu powiedzieć, różnych metod zbierania informacji. Między innymi, gdy napisałem taką broszurkę w 9, można by powiedzieć, tomikach z biegiem wieprza, to musiałem przejść 313 km z biegiem wieprza. I tak sobie szedłem, jedną niedzielę, 25 km. Wróciłem, napisałem, co widziałem, sfotografowałem. Oczywiście w materiałach różnych też szukałem informacji. I kolejne. I to tak 2 lata minęło. I to mnie nauczyło pewnej pokory, że jeśli chcę dużo mieć prawdziwych informacji, nie mogę się opierać tylko na literaturze. Bo często było tak, że z autopsji widziałem, że w innym przewodniku fragmentami coś było opisane, to było nieprawdziwe. I teraz czego bym się nie podjął? Jakiego? No nie podjąłbym się na przykład szlaku konnego poleskiego, bo to jest dla koniarzy. Ja nie jeżdżę na koniu. A gdybym szedł piechotą i to nawet widział i przeszedł ten szlak piechotą, bałbym się, uznałbym, że to jest zarozumialstwo napisać taki przewodnik. I myślę sobie, że też bym nie napisał takich przewodników rowerowych w dużych obszarach, jak na przykład przez Polskę Wschodnią, bo nie przejechałem tej Polski Wschodniej na rowerze. A jednak spojrzenie tego rowerzysty, tego użytkownika, to powinno być ważne, a nie nawet doświadczonego autora przewodników innych. Czy rzeczywiście miejsce, o którym powstaje taki przewodnik, to musi być miejsce topowe? Ja sobie też od razu przywołuję w pamięci miejsca i takie notacje nieoczywiste, które okazują się ogromnymi hitami turystycznymi. Ale w sukurs może przyjść właśnie wydawnictwo. Wydawnictwo, które jednocześnie ma aspekt, jak Państwo wiecie, marketingowy, informacyjny, może spowodować, że wzbudzi się tak zainteresowanie turystami, że dana miejscowość, która była niszową, staje się topową. I tu jest wielka rola właśnie naszych tych wydawnictw. Jeszcze jedna rzecz. Te wydawnictwa, które się ukazują, one powinny być kompatybilne z innymi działaniami marketingowymi. Jakaś tablica informacyjna, wiecie Państwo, plan miasteczka, ulotki, w internecie strona internetowa. I wtedy, jeśli wymyślimy strategię, bo to wszystko trzeba robić zgodnie z planem, jakąś strategią, i wśród tych strategii będzie też i przewodnik, który ułatwi turystom, to możemy się spodziewać, że dana miejscowość zostanie wylansowana i zdystansuje inne miejscowości, które uważam, że są już tak znane, że nie muszą palcem kiwnąć. A to nieprawda. Czy znasz takie miejscowości, które właśnie w ten sposób zostały stworzone? Ostatnio to, jeśli weźmiemy Roztocze, Józefów bardzo mocno poszedł w górę. Więc mi dlatego, że znalazł się na trasie ten Green Velo, że zbudowano w kamieniołomie wieżę, a przy tym zrobiono też geopark,
I to jest od razu, widzicie Państwo, działanie takie synergiczne, wydawnictwa też i ośrodek informacji turystycznej też powstał. I to wszystko razem, czyli według pewnej koncepcji opracowanej strategii, spowodowało, że Józefów w tej chwili jest nasycony turystami, szczególnie rowerowymi, bo tam są kapitalne trasy rowerowe i one mają, wszystkie z nich mają przewodniczki opisu. Czy są takie przewodniki i czy są takie miejscowości, które nam dają tylko złudzenie? Oczywiście, bo czasami jest tak, że dane wydawnictwo nie jest adekwatne do rzeczywistości. Przecież to tak samo i człowieka można tak wylansować, napisać, jak on jest wspaniały, piękny, wysoki, cudny, a się później rzeczywistość skrzeczy. I tu się takie rzeczy też zdarzają, ale to wiecie Państwo, to się, życie szybko to zweryfikuje, turysta szybko to zweryfikuje. On się nie da nabrać na ładne, na kolorowe coś. No weźmy Fraport, tak, przepraszam, że o tym wspominam. Ładne wydawnictwo. Uparli się, że to koniecznie będzie... Na piszczącym papierze. Tak, nie, to jest folia. To jest oczywiście karygodne, bo my jak jeździmy na targi turystyczne za granicę, to nie chcą Niemcy tego brać czy inni, bo mówią, że to po pierwsze. Spalić nie wolno, bo truje. W ziemi leży 200 lat i się nie chce tego. Do kieszeni nie włożysz. Makulatura też tego nie przyjmuje, na makulaturę nie przyjmuje. No ale władze różne tam takie na niższych szczeblach koniecznie ma się błyscać. Błyscać i już. Ja jestem autorem tego. To już, jeśli chodzi o meritum, to już nie będę się krytykował. Powiem, że jest tu dobrze napisane. I oni to chcieli napisać na 300-lecie, bo w 1705 roku hrabia Butler, Szkot, założył tam tkalnie szkockie, domy szkockie i tak dalej. Fenomen tego miasteczka polega na tym, że ono ma coś osobliwego, ale to coś nie przyciąga turystów. Zaraz Państwu powiem, o co chodzi. I to miasteczko nie jest nasycone turystami. Jeśli przyjeżdżają, to głównie Żydzi, dlatego że to było też miasto bardzo żydowskie i Kirkut się tam zachował. Dlaczego jest fenomenem? Mianowicie, gdy budowano w 1705 roku to miasteczko, to zostało zbudowane, proszę Państwa, na takim planie. O, widzicie Państwo, jak to wygląda. Rynek największy na Lubelszczyźnie, 225 metrów na 225 metrów. Porównuje Zamojskim a 100 na 100. Ulice są tak skonstruowane, że w 1939 roku eskadra Kondor, niemiecka, Luftwaffe, uczyła się tu strzelać na celność. Tarcza strzelnicza. I proszę wierzyć mi, że celnie strzelali, dlatego że obok drewniane domy, które są dzisiaj zabytkowe, tak zwane domy tkaczy, nie spłonęły, nie zostały zniszczone, od tej pory zachowały się. Ale to jedno wydawnictwo, które walczyłem ciągle, żeby pokazać walory turystyczne i przyciągać turystów, to oni nie. A że w oczyszczalni ścieków wybudowali, a że tutaj gmina coś tam jeszcze dodatkowo, a że zrobili 15 konferencji. I była taka historia, że musiałem z nimi cały czas walczyć, żeby tych nudów nie podawać. Że ile ułożyli wodociągów i co i tak dalej. Bo to ma być dla turystów. Jakie są miejscowości, które potencjalnie mogłyby być hitami, a śpią jeszcze, drzemią? No sporo by takich miejscowości znalazł. Małopolski Przemysł jest już wylansowany, ale weźmy na przykład Grzędę Sokalską. Tam bardzo ciekawe są miejscowości Wożuczyn, Tyszowce, o te tereny. Coś tam wiemy o tych Tyszowcach, wiadomo, że buty tyszowiaki, prawda, że te świece wielkie, tak, że Szwedzi, że to. Ale jak tam byłem ostatnio, miesiąc temu, czy półtora miesiąca, przysiadł się do mnie człowiek w rynku i mówi, pan turysta? Ja mówię, tak, bo fotografuję. I po co pan tu przyjechał? Tu się nic nie dzieje. Mamy ładny kościół. O, wesele będzie dzisiaj, panie. Wesele będzie. Ale tak to się nic nie dzieje. No, trzeba by coś tutaj wyprawić, jakiś zalew zrobić. No. Proszę Państwa, turysta nie może się tylko cieszyć tym, że jest kościół, bo kościół jest wszędzie, że jest jakiś rynek. Musi być powstać produkt turystyczny, ciągle o tym mówimy. Wtedy możemy opisywać atrakcje, że mamy tam festyn w parku, że jest na przykład, można tam zrobić szlakiem dawnych cerkwi grecko-katolickich. O tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli w ślad za tym władze nie rozwiążą tego problemu, nie pomyślą, jak sprzedać atrakcje, walory przyrodniczo-turystyczne swojego miejsca czy regionu, to nie ma po co pisać czasami przewodnika. No bo co, tylko opis będzie suchy? I chciałem jeszcze powiedzieć, że te właśnie pomysły takie, inicjatywy, najczęściej są one oddolnymi. Ludzie na dole bardziej to widzą, niż tam zbierze się grupa urzędników, często tak bywało jeszcze za pieniądze unijne, zebrała się tam setka ludzi oderwanych od tych właśnie miejsc zamieszkania i zastanawiali się nad strategią rozwoju turystyki. Nie ma lepszego obserwatora i jakiegoś kreatora
od mieszkańca danej miejscowości, który zna. Oczywiście to musi być jakaś osoba trochę otwarta w myśleniu i dużo wniesie. Widzicie Państwo, jest jeden z kapitalnych pomysłów, to dotyczy naszego rejonu. Powstał taki produkt turystyczny Kraina Resowych Wąwozów. Wielkie przedsięwzięcie. Oni na to zgromadzili ogromną ilość pieniędzy różnych. I było dużo szkoleń, dużo różnych tras powstały, a to trasa młynów powstała, jak Państwo wiecie, z młynem Hipolit i tak dalej. Różnego rodzaju, konna. I cały czas to nie ustaje. To nie ustaje jeszcze ich działalność. To nie znaczy, że jest całkowicie bezbłędna, bo na przykład to wydawnictwo jest Kraina Lesowych Wąwozów, a tu nic nie ma o Ukrainie. Nie ma ani jednego zdania, co to jest ta Kraina Lesowych Wąwozów. Tylko od razu są opisy głównie zabytków. Co to jest ten les? No, przy takiej formie to powinno być napisane. Mało tego, opisane są tu gminy po kolei, nie ma żadnej mapki żadnej gminy. Dlatego też czasami można wyrzucić pieniądze w błoto, to trzeba bardzo uważać. A nieraz można te pieniądze tak mądrze wykorzystać i z tego będzie duży rezultat. Stąd jeszcze bym wrócił tutaj, jeśli można, Monika, do pewnych ocen. Zwróćcie Państwo uwagę, i to jest bardzo istotne, my się w Polsce musimy często wstydzić, jeśli chodzi o tłumaczenia na języki obce. To nie tylko Polakom to zdarza, bo ja też z targów turystycznych przywoziłem wydawnictwa w języku polskim, wydane przez Węgrów, przez Tunezyjczyków, to myśmy sobie robili kabaret, czytając, co oni tam napisali. I niestety, czasami tak bywa, że Anglik czyta i też sobie śmieje się i za brzuch się łapie, bo domorosły tłumacz to tego. I później wychodzi, że zamiast Muzeum Martyrologii pod Zegarem, gdzie Gestapo siedziało, to wychodzi Muzeum Martyrologii Pierwszych Chrześcijan. Że tak, że z oficyny wychodzą toalety, z oficyny tego. Trzeba znać dobrze tłumacza. Dam Państwu taki bardzo ciekawy przykład. Tutaj mamy też świetne wydawnictwo Zamość. Witamy, zapraszamy. Twierdza otwarta w języku polskim i angielskim. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie znowu ten folia. Ale tu jest odwrotna sytuacja. Tu widać, że tłumacz w języku angielskim jest bardziej gramotny niż ten, który napisał to po polsku, bo on, ten tłumacz, poprawia błędy merytoryczne po tym autorze polskim. Co się rzadko zdarza. Natomiast jeżeli tłumacz nie zna dobrze pewnych wydarzeń, historii, to robi takie błędy. Zasada jest taka, że ten tłumacz, choćby najlepszy, powinien to kiedy tekst zweryfikować z kimś na przykład naprawdę z wysokiej półki człowiekiem, na przykład do Anglii wysłać, do Włoch wysłać, gdziekolwiek wysłać. Bo widzicie Państwo, w marketingu, w reklamie wystarczy się potknąć czasami o coś jednego i się zniweczy bardzo duży trud. Dlatego do wydawnictwa przywiązywać naprawdę większą wagę niż niektórzy z nich przywiązują. Bo tu jest na przykład taka broszurka o kościele Wilkowie. No, tak nie można. To ja sprowokuję Cię do jeszcze jednego pytania. O Kazimierz Dolny. Czy to jest miejsce, które potrzebuje przewodników turystycznych? Wydawnictw, nie takich żywych. Tak. Żywych jak najbardziej. Żywych jak najbardziej. Tak, proszę Państwa. Potrzebuję. Chociaż ja się tu skłóciłem kiedyś z panem burmistrzem Germasińskim. Taki był. Tak mi się wydaje. On powiedział, że on nie chce żadnych wydawnictw, co będzie ganiał każdego, kto przyjdzie do niego z propozycją, żeby tam miasto coś partycypowało i tak dalej, bo on ma dosyć turystów i ma dosyć Warszawy i wszystkiego. I jak ja wykonałem takie zdjęcie, ono było w gazecie Kazimierz po festiwalu, gdzie świnia szła koło studni i w papierach ryła, to on mówi, z jednej strony się wkurzam, a z drugiej strony dobrze pan to zrobił, bo ja muszę to wszystko sprzątać i my to z budżetu musimy za to płacić. Ja mam dosyć wielu turystów. Ale tak nie można. Niech przyjeżdżają, niech czytają, niech mają świadomość, dlaczego tu warto przyjeżdżać. Nie po to, żeby pokazać się z nową dziewczyną i wypić kawę, tylko żeby naprawdę coś wchłonąć, wziąć z sobą jakąś wiedzę, jakąś historię, żeby właśnie pójść dalej, gdzie przewodnik poprowadzi. Bo niektórzy ludzie mnie ciągle pytają, na rynku mnie zaczepiali nieraz, panie, w którą stronę to jest do Wisły? No, o takie rzeczy, żeby wiedział, że jest kamieniołom, że można gdzieś daleko pójść, podjechać, ruszyć się. I są potrzebne. My możemy to wygrywać, bo to jest historia także nie tylko miasteczka, to jest historia Polski, historia pięknego krajobrazu. Mi się wydaje, że tu można to znaleźć. Czytając nawet ten przewodnik, to się czyta jak powieść. Jest tutaj faktów, anegdotek, historii, ludzi przedstawionych. I dlatego jestem za tym, żeby były.
To w takim razie, czy ty jesteś za trasami oczywistymi w Kazimierzu Dolnym, czy za trasami, które czegoś będą od nas wymagać? I od nas, którzy będą wędrować, i od nas, którzy będą nas po tych trasach prowadzić. Pan Andrzej jest autorem przewodnika dwutomowego po ścieżkach przyrodniczych Kazimierskiego Parku. I to jest po prostu, to jak się to ukazało, to ja się bardzo cieszyłem. Ja miałem los na loterii wygrał, gdy to kupiłem. To są bardzo istotne i bardzo potrzebne. Czyli mówiąc, i to jest potrzebne, czyli opisać miasto, klimat, gdzie można coś dobrze zjeść, gdzie można zabawić się i kiedy przyjedzie jakaś kapela, a także trasy, znane, ale można wymyślać nowe. Można zastanowić się, jaką jeszcze tu trasę wymyśleć. Po wąwozach to jest wiadomo, to jest logiczne, ale może po willach jakichś przedwojennych, może po willach Sieczyńskiego. Które zbudował. Duży jest, proszę Państwa, możliwości. Trzeba tylko zastanowić się, co i im będzie więcej tego typu propozycji, tym bardziej rozładujemy ten rynek. Bo przez to Państwo chyba przeklinacie, że jest taki tłok na rynku. My dzisiaj spotkaliśmy się nie tylko po to, żeby siedzieć sobie miło na krzesełkach i porozmawiać o przewodnikach turystycznych, ale przede wszystkim po to, żeby zaraz z tych krzesełek wstać i pójść na pewien szlak, który ja zadałam naszemu gościowi. Ten szlak pojawił się w mojej głowie po pierwsze po lekturze Dwóch Księżyców, czyli książki, która jest fundamentem, podwaliną tego domu, ale po drugie dlatego, że skoro można odnaleźć te tropy, to może można odnaleźć także zupełnie inne tropy związane z państwem Kuncewiczami, którzy tutaj mieszkali, którzy byli wizytówkami tego miasta i którzy poprzez swoją obecność tutaj mogą nam niezwykle ciekawe historie o Kazimierzu Dolnym i jego mieszkańcach opowiedzieć. Czy możesz tytułem wstępu powiedzieć, co było największą trudnością? Jeśli chodzi o Marię Kuncewiczową, ona tu mieszkała 40 lat. Ona tu właściwie wszędzie była. Wszędzie była przez tyle lat. W związku z tym, jakie znaleźć takie wyróżniające się miejsca, które są z nią związane? No to wiadomo, nie ma dyskusji. I to miejsce drugie, ostatniego spoczynku też wiadomo. Nie ma dyskusji. Ale jakie jeszcze inne? No to z życiorysu wynika, a także z twórczości, szczególnie z fantomów, szczególnie z Dwóch Księżyców, z kim się przyjaźniła, z kim się spotykała, kto malował ją. No to wychodzą wtedy nazwiska Michalakowie. A jeśli Michalakowie, to dom Michalaków. Jeden i drugi, przy Nadrzecznej i tam za zamkiem. Inne osoby, z którymi była w jakiś tam sposób związana, pojawiają się, proszę Państwa, też. No a kto najbardziej? Zawsze najbardziej się zna sąsiadów. I ona tu miała sąsiadów. Niektórzy ci sąsiedzi, ich życie zostało utrwalone na kartach jej powieści, czasami w jakichś jej zapiskach pamiętnikowych. Są materialne dowody, i nie tylko materialne, ale także literackie, przyjaźni Kuncewiczów z tymi ludźmi. Dzisiaj my to tak troszkę przetestujmy. Dzisiaj, proszę Państwa, wy wyraźcie swoją opinię. Popatrzcie, jak wy to widzicie. Będziemy do tego wracać. Ja nie chcę niczego sam narzucać. To są takie warsztaty. Potraktujmy to w ten sposób. Jeśli Państwu to odpowiada, to zapraszam na krótką wycieczkę.